Drodzy, nie chcę Was oszukiwać. Ta cała sterta porąbanego drzewa to nie jest moje dzieło. Oczywiście można by całość nakręcić inaczej, przedstawić zupełnie inaczej i scena ta mogłaby wyglądać mniej więcej tak. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Można by przeciąć kilka klocków drewna, opowiedzieć, jak się napracowałem, ile wysiłku trzeba było włożyć w to wszystko, bo przecież telewizja daje takie możliwości. Bardzo łatwo jest nakręcić scenę, zrobić zdjęcie, w której pokazujemy rzeczywistość, której nie było, albo w której pokazujemy rzeczywistość taką, jaką chcielibyśmy, by widzieli ją widzowie. Kiedy powstawała nasza klasa, to podobno wszystkie zdjęcia, które były tam rzucane, albo większość, to zdjęcia młodych, pięknych, opalonych Polaków na wakacjach w Egipcie. Tak to wszystko miało wyglądać. Drodzy, życie takie jest, że czasami gramy przed innymi, ubieramy się inaczej, zachowujemy się inaczej, niż jest to w rzeczywistości. Można powiedzieć, próbujemy zakłamać innych. Ale bywa też tak, że zakłamanie idzie do środka. Próbujemy oszukiwać sami siebie. I o tym jest też nasz dzisiejszy tekst biblijny. Tekst, który będzie nas prowadził do rozważenia, to fragment listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie w 5 rozdziale od 1 wiersza takie znajdujemy słowa. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Drodzy, może z pewnym zdziwieniem czytamy słowa listu apostoła Pawła do Efezjan, bo przecież Paweł kieruje te słowa nie do pogan, ale Paweł kieruje te słowa do chrześcijan. Zresztą, kiedy czytamy listy Pawła, okazuje się, że pierwsi chrześcijanie to nie był tylko i wyłącznie wzór chodzącej cnoty i pobożności, ale to również problemy, zwykłe ludzkie problemy radzenia sobie z sobą, a jednym z nich jest zakłamywanie siebie. I to, co pisze Paweł, czy to w liście do Efezjan, czy w liście do pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, pisze nie tylko po to, by wyrzucić, by wskazać, by wytknąć, ale przede wszystkim po to, by chrześcijanie wiedzieli, gdzie mają swój prawdziwy wzór. By chrześcijanie wiedzieli, w którą stronę zwrócić się, ale przede wszystkim, by zachęcać do tego, by wszystko to, co nie tylko nie podoba się Bogu, ale co tak naprawdę krzywdzi też drugiego człowieka, nie miało miejsca w życiu chrześcijanina. Do tego potrzebujemy odkłamywania tej rzeczywistości, która winna zacząć się od samych siebie. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na najbliższe nabożeństwo, by wspólnie śpiewać, cieszyć, radować się, ale też by spojrzeć na samego siebie i zadać sobie pytanie, jakim jestem przed Bogiem.